trafia się nam nawet w półzawodowych walkach. Zawodnik, którego historia w tym sporcie jest w zasadzie pustą kartą, a tak jest w przypadku tego uśmiechniętego chłopaka z węgierskiej górki, Konrada Lauki, który dzisiaj zadebiutuje zarówno w zawodowym MMA, jak i na gali Babylon. Do tej pory jedyne jego występy można było oglądać na amatorskiej lidze MMA, gdzie z dość marnym powodzeniem toczył boje. 2 zwycięstwa, 7 porażek w bazie danych tej organizacji. Dzisiaj jest przed ogromną szansą podopieczny Roberta Maciejowskiego. No i trzeba podkreślić, jeszcze dodać do tego, co powiedziałeś, że gdyby nie kontuzja Arkadiusza Kolusa, to również dziś nie zobaczylibyśmy tutaj Konrada Tlauki, bo on właśnie za Kolusa wszedł, mówiąc potocznie, do tego pojedynku z Bartłomiejem Nowakiem. Zdecydował się na zawodowy debiut. Tak jak wspomniałeś, te występy ograniczały się do amatorskiej ligi MMA, no i mistrzostw Europy MMA w roku 2020. Ale też organizowanych pod egidą amatorskiej ligi MMA, Sławomira Rocypla. Tak jest. Korzystał z usług Dawida Gralki, żeby być dobrze fizycznie przygotowanym do tego, co czeka go dziś w oktagonie. W zawodniku czerwonym będzie reprezentant RKT Radom, Bartłomiej Pioły Nowa! Natomiast dobrze zaznajomiony jest już z organizacją Babylon Bartłomiej Nowak, Radomianin, który toczył tutaj w czerwcu ubiegłego roku bój na zasadach semi-pro, wygrany z Jakubem Kowalskim, a następnie mniej udany zawodowy debiut, gdzie przegrał z Krystianem Szczęsnym. W walkach semi-pro miał bilans 3 zwycięstw i braku porażek. Na amatorskim lidze MMA również się biły, tam 8 zwycięstw, 11 porażek w latach 2018-2021. I dzisiaj, podobnie jak Konrad Tlauka, stanie przed szansą do pisania pierwszego zawodowego zwycięstwa w karierze. No pomimo tej porażki z mocno bijącym Krystianem Szczęsnym, który bardzo dobrze zaprezentował się kibicom organizacji Babylon MMA w tym boju z Bartłomiejem Nowakiem, to popularny Bioły to zawodnik, w którym duże nadzieje pokładają właściciele organizacji Babylon MMA. Obaj zadowoleni, obaj uśmiechnięci z tego, że zaraz stoczą tutaj pojedynek podczas gali Babylon MMA 34. Sponsorem pojedynku jest firma Fit Eats. Łyżka. 2 lata różnicy, starszy jest Bartłomiej Nowak. Również 2 centymetry różnicy wzrostu. Wyższy jest Bartłomiej Nowak, ale to Konrad Tlauka będzie miał przewagę zasięgu ramion o 5 centymetrów większą. Waga umowna 82 kg. Panie i panowie, przed nami zawodowe starcie w formule MMA, zakontraktowane na dystansie 3 rund po 5 minut w limicie umownym do 82 kg. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 24-latek, mierzący 184 cm i ważący 81,7 kg. Debiutujący w zawodowej formule MMA zawodnik Maciejowski Team. Konrad Tlauka! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 26-latek, mierzący 186 cm i ważący 82 kg z jedną zawodową porażką na koncie. Z RKT Radom, Bartłomiej Bioły Nowa! Walkę w klatce poprowadzi sędzia Piotr Jarosz. Piotr Jarosz ponownie będzie 3. osobą w klatce. Jesteśmy gotowi na rundę pierwszą, o czym informuje nas Agata.
Bartłomiej Nowak, czerwony strój, Konrad Stałka, niebieski. Zdecydowanie najgłośniej, jak dotychczas podczas gali Babylon MMA 34 zrobiło się w hali, równo z pierwszym gongiem tego pojedynku. No, rozpuścił pięści teraz Nowak. Dobrze wszedł w pół dystans tym hakiem na korpus Konrad Tlałka. Prowokuje cały czas Bartłomiej Nowak do mocniejszych ataków swojego rywala. Teraz lewy na lewy. Nisko ręce trzyma od samego początku tego pojedynku Konrad Tlałka. Alarmujący jest to sygnał. Dobrze, teraz poprawił prawym. Ale wyprzedził teraz Stałka swojego rywala. Jeszcze raz dobrze. Tutaj pod hak na żebra w zasadzie. Ciężko to nazwać podbródkowym. Idzie odważnie do przodu Konrad Tlałka, ale kontruje go bardzo skutecznie Bartłomiej Nowak. Dobre, niskie kopnięcie. Pokiwał głową, że nie odczuł tego uderzenia Bartłomiej Nowak, ale wiadomo, że jeżeli zawodnik pokazuje, że nie odczuł, to zwykle te skutki mogą się objawić za moment. Dobrze przepuścił teraz ciosę Nowaka Tlałka i skontrował. Markuje cały czas kopnięcie tą nogą zakroczną Konrad Tlałka. Dobry low kick z jego strony. No, Tlałka wygląda, jakby świetnie się bawił w tej klatce. Uśmiechnięty zresztą w tym pojedynku również Bartłomiej Nowak, który wymienia ze swoim rywalem uprzejmości. No, musi skracać dystans Bartłomiej Nowak, bo ta różnica wzrostu oczywiście na jego korzyść, ale tak jak wskazały nam metryki, już zasięg na korzyść zawodnika z Węgierskiej Górki. Węgierska Górka to taka kopalnia dobrych zawodników sportów, w tym wypadku uderzanych, bo przecież Grzegorz Proksa, również mistrz Europy w boksie, z tej miejscowości właśnie pochodzi. Bardzo podoba mi się praca na tułów Konrada Tlałki. Raz po raz z lewej strony trafia czymś swojego rywala. Tak, sprawia wrażenie bardzo sztywno poruszającego się na nogach zawodnika Konrad Tlałka. Teraz bardzo dobry lewy Białego. Sięgnął Biały już na samym końcu swojego zasięgu, ale kilka niepewnych kroków do tyłu zrobił Tlałka, ale teraz bardzo dobra kontra człowieka z Beskidów. Czuł kilka tych ciosów Bartłomiej Nowak, bo nie wchodzi odważnie w pół dystans. Nie stara się za wszelką cenę skracać i atakować swojego rywala. Zawodnik Crossfight Radom. A teraz Tlałka zapędzony pod siatkę. Musi szybko wyjść z tamtej pozycji, zanim Nowak zdąży rozpuścić pięści. Bo prędkości jeszcze Nowakowi nie brakuje. Mam wrażenie, że zaczął, mówiąc potocznie, nieco dziwnie poruszać się Konrad Tlałka. Nie wiem, czy to
kwestia jakiegoś urazu nogi, czy po prostu są jakieś inne problemy zawodnika Maciejowski Team. Całka od początku tej walki sprawiał wrażenie takiego asynchronicznie poruszającego się zawodnika. Tak, był bardzo usztywniony, ale ta końcówka rundy... Nie doskakujesz od tylnej nogi, od tylnej. A jak spada, to przygotuj. Jak spada, patrz, on spada. On ma dół otwarty. I wtedy, dopiero jak spada, uderzaj na... I znikasz. Uderzasz na dół i znikasz, jak będzie spadał. Które miał dwa duże? Dlatego zrób to szybciej. Masz szybkość. Bardzo ładnie, więcej dołu, więcej reakcji. Jak jest bliżej, jak podchodzi. Jak podchodzi, to jest z dystansji. Frontem, wachluj. Ten front do ruchu. Najlepsze fragmenty tej rundy numer 1. To najmocniejszy cios Nowaka. A Agata zaprosi nas na rundę drugą. Biją się tutaj. Runda druga. No by obfitowała ta runda numer 2. Celne ciosy. Nie zamierzają tutaj unikać wymiany Bartłomiej Nowak. Z narożnika czerwonego i Konrad Tlauka z narożnika niebieskiego. Dobre, niskie kopnięcie Tlauki. Miał dużo kopać, miał dłożyć też front kicki Tlauka. Myślę, że jego taki właśnie niestandardowy styl poruszania się, styl wyprowadzania ciosów sprawia takiemu niedoświadczonemu fighterowi jak Nowak sporo problemów w tym pojedynku. Przypomnę też, że Tlauka jest tutaj wzięty w zastępstwie. I niewiele naprawdę o nim można było przeczytać czy zobaczyć, także jest to zupełnie nowość dla Bartłomieja Nowaka. Dobrze teraz zareagował Nowak po raz kolejny na tę próbę niskiego kopnięcia, ale kiedy szarżował zawodnik z Radomia, to dobrze znów kontruje lewą ręką Konrad Tlauka. Po raz kolejny dobrze z lewej pięści. Bardzo dobre, celne ma te kontry, kiedy opiera ciężar ciała na tej nodze zakrocznej Tlauka. Ale teraz też dobry atak Nowaka. Wydaje się, że Tlauka już trochę zmęczony. Może to jest też efekt adrenaliny, która na pewno towarzyszyła takiemu ważnemu występowi w karierze. Gdzieś w drugiej rundzie zaczyna ona opadać. Ciało się staje nagle znacznie bardziej zmęczone. Ale może to też gra pozorów. Ale w tych niskich kopnięciach nie ma już tyle siły, co w rundzie numer 1. Bardziej na zaznaczenie. Więcej zaczął kopać przede wszystkim Bartłomiej Nowak. Coraz częściej zamyka na siatce swojego rywala zawodnik z Radomia. Brakuje też tych ataków na tułów Nowaka ze strony Tlauki. Naprawdę było kilka dobrych, celnych, bolesnych ataków wymierzonych w pierwszej rundzie, w drugiej chyba jeszcze żadnego. Połowa tej drugiej rundy za nami. Dobrze chciał prawym zaatakować Tlauka, ale świetnie też lewym tym razem skontrował popularny Bioły. Ależ teraz lewej hakiem pociągnął Bartłomiej Nowak, ale ustał to Tlauka. Pół żartem, pół serio, głowa prosto z gór, więc po takich ciosach na pewno nie osunie się na deski oktagonu Konrad Tlauka. No, zaczął bardzo mocno na wstecznym boksować Konrad Tlauka, a coraz więcej swoich szans szuka w ofensywie Bartłomiej Nowak. No tak, te wymiany ciosów widać wyraźnie, że Bartłomiej Nowak jest w stanie
wyprowadzić 4-5 osób, natomiast Lauka rzadko kiedy bije 3. Ale dobra kontra teraz z lewej strony Lauki. Ale zaczął reagować na wszystkie, absolutnie wszystkie przyruchy swojego rywala Konrad Lauka. Wysił się na ekwilibrystyczny atak, ale znacznie lepiej po prostu robić podstawowe rzeczy, takie jak ten prosty Bartłomieja Nowaka, po którym głowa Konrada Lauki po raz kolejny odskoczyła do tyłu. Dobra kontra znów, ale zostaje tam głowa, kiedy Nowak próbuje wejść z zasięg i na te kontry nadziewa się. Ale teraz po raz kolejny potężny lewy sierpowy zamieszał w głowie Tlauki. Ale twardo stoi na nogach Konrad Tlauka. No i zobaczymy, co przyniesie nam za moment runda numer 3. No musi złapać drugi wiatr Konrad Tlauka w tej ostatniej rundzie. Prosty. Akcja na łeb, odskok to samo na dół. Musisz bić dwa ciosy. Nie dawaj się mu trafiać. Lewa ręka na górę, prawy na dół. Lewa ręka na górę, prawa na dół. Dwa ciosy i prawa noga kopie. Ręce, noga, ręce. Okej? Okay? Normalnie kopie, spotkanie rzuci mu. Do fronty przed lewy prosty, prawy siedzi. Daj, prawy prosty. Jeszcze wyjdę. Cały czas. Seria prostych. Bardzo dobrze lewą pięścią pracował w tej rundzie Bartłomiej Nowak. I na koniec Wiktoria zaprosi nas na ostatnią już, trzecią rundę tego pojedynku. Runda trzecia. No wyrównane starcie, na pewno jest to wyrównana walka. Zaczerwieniona jest twarz po prawej stronie Konrada Tlauki. Teraz wreszcie z dwóch stron porażony Tlauka. Bartłomiej Nowak rzuca wszystko chyba, co jeszcze zostało w baku, żeby spróbować zakończyć tę walkę. Ale nie skruszył tej skały w postaci Konrada Tlauki tymi ciosami Bartłomiej Nowak. Raz dobrze jeszcze złapał na kontrę swojego rywala Tlauka. Tlauka nie przyjechał tutaj tanio sprzedać swoją skórę, parafrazując oczywiście Mariusza Pudzianowskiego. Oj, teraz prawej strony. I te prawe sierpowe u Nowaka teraz zdają się przynosić największe efekty. Jakby były to ciosy, których Tlauka nie do końca widzi, nie do końca się spodziewa, a takie przecież bolą najbardziej. Tak, padł tam jeszcze po drodze cios na korpus, który jeszcze tą odrobinę tlenu zabrał zawodnikowi Maciejowski Team. Cały czas spogląda Konrad Tlauka w kierunku Roberta Maciejowskiego, w kierunku swojego narożnika po jakieś wskazówki, bo ta trzecia runda absolutnie nie układa się po jego myśli. A dobra kontra na kontrę. Jeszcze jest wola walki, jeszcze są umiejętności, jeszcze jest w stanie zagrozić Nowakowi Konrad Tlauka, chociaż tak jak mówisz Paweł, ta runda nie jest absolutnie pod jego dyktando. Musi wyciągnąć tutaj jakiegoś królika z kapelusza Konrad Tlauka. Mam dziwne wrażenie, że jest w stanie to zrobić 24-latek. Dobrze teraz zapracował w defensywie.
zasłonił się przed ciosami Nowaka, chociaż po raz kolejny trafiony z prawej pięści. Teraz z lewej prostym przez Nowaka. Jeszcze raz zamknięty na siatce Tlauka. Nowak rozpuszcza pięści, ale on już też jest zmęczony, już też nie ma zapału siły, żeby tak z impetem ruszyć, zadać kilka ciosów, które by zakończyły kwestię tego pojedynku definitywnie. Wypadła teraz szczęka. Wypadła szczęka, nie zauważył tego sędzia Piotr Jarosz. Chyba zauważył, ale pozwolił, jakby nie musi przerywać, kiedy akcja trwa teraz. Tak, ale nawet zrobili krok do tyłu. Chciał się bardzo koleżeńsko zachować Bartłomiej Nowak, pozwolić włożyć z powrotem szczękę swojemu rywalowi. Dwa razy trafił z lewej strony, teraz Tlauka, chociaż to już nie są mocne ciosy. Pracuje jeszcze na tułów Tlauka. Oddaje tym samym Bartłomiej Nowak. A kolejny mocny cios pod prawy łokieć. Zainkasował Konrad Tlauka. Teraz zamortyzował tę kontrę Nowakę balansem ciała. Śmignęła gdzieś pięść za jego uchem, opadając na kark Konrada. Jeszcze dwa mocne ciosy spadają na głowę Tlauki. 45 sekund do zakończenia tej walki. Poszuka jeszcze na pewno swojej szansy Bartłomiej Nowak, aby dopisać pierwszą wygraną zawodową i to pierwszą przed czasem. Nie wiem, czy ma jeszcze siły na to. Teraz wywraca Konrada Tlaukę na 28 sekund do końca walki. Ale nawet niespecjalnie Nowak chce iść w ten parter. O, hammer fisty na łydki to jest coś, czego nie widziałem wcześniej w MMA. Może pięści mogą od tego zaboleć. Wyczekał jeszcze na Tlaukę, na powrót do stójki. Zadał dwa ciosy. Bezpardonowa walka tych dwóch dżentelmenów. No zdecydowanie ta przewaga, jaką zyskał w rundzie numer 3 Bartłomiej Nowak, była niepodważalna. Ale naprawdę, jak na to, iż wszedł w zastępstwo do tego pojedynku Konrad Tlauka za Arkadiusza Kolusa, to pokazał kawał serducha i pokazał też, że ma mocną szczękę, bo naprawdę kilka tych ciosów Bartłomieja Nowaka, nie jednego zawodnika w tej nie niskiej kategorii wagowej, o tym też przypomnimy, posłałoby na deski. No, pokazał mocną szczękę, pokazał dobry timing do kontry Konrad Tlauka. Myślę, że przede wszystkim zabrakło tutaj kondycji. Jest to efekt tego, że walkę wziął w zastępstwie. Gdzieś tam w szóstej, siódmej minucie zaczęły się już problemy, natomiast Nowak dysponowany o wiele lepiej, przewalczył w dobrym tempie wszystkie trzy rundy i możemy teraz posłuchać werdyktu. Panie i panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Michał Łempicki 30-27, Bartłomiej Czajka 30-27 i Cezary Wojciechowski 30-26. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Bartłomiej! Nie oddał ani jednej rundy Bartłomiej Nowak. Cezary Wojciechowski jedną z rund punktował nawet 10-8. Oczywiście była tutaj przewaga zawodnika z Radomia, mimo iż odgryzał się w kontrach Konrad Tlauka. Myślę, że jeszcze szansę dostanie od organizacji Babylon MMA.
zawodnik z węgierskiej górki, bo tak jak wspomniałeś DJ, tutaj zabrakło kondycji, te przygotowania też oczywiście niepełne do tej walki. No a Bartłomiej Nowak dopisuje do swojego rekordu pierwsze zawodowe zwycięstwo. No i to była pierwsza walka, która zakończyła się decyzją sędziów na gali Babylon MMA 34. Jest już oczywiście Igor Marczak ze zwycięstwem Bartłomiejem Nowakiem.